Witajcie! Dzisiejszy film z pewnością nie będzie długi. Ach czemuż, to ach czemuż? Otóż napisałem kiedyś, dawno temu, scenariusz do tego filmu. Były to jeszcze czasy, kiedy do pisania używało się długopisu i papierowej kartki. Pisałem, pisałem i jeszcze więcej pisałem. I wyszło tego bardzo dużo kartek, aż las deszczowy zapłakał. No i po napisaniu tego wszystkiego postanowiłem, w celu zabezpieczenia tekstu, przenieść wszystko do szuflady pod akwarium. I jakoś mi się ta szuflada nie chciała otworzyć. I jakoś tak bez sensu położyłem te kartki na narożniku akwarium. I szarpałem szufladę dwuręcznie, by rząd moc moc wzmóc. I zupełnie przypadkiem, w momencie kiedy szarpnąłem i szuflada się otworzyła, wszystkie kartki wpadły do wody. I namokły. Żeby nie zmazać tuszu, postanowiłem je bez sensu wysuszyć. I położyłem je w miejscu suchym, ale o nich zapomniałem. I pleśń na nie wylazła i po scenariuszu. I to był wstęp do filmu o pleśni w akwarium. Najpierw dowiedzmy się, co to jest pleśń i czy smakuje z musztardą. Otóż pleśni to nic innego jak grzyby, wielokomórkowe grzyby strzępkowe. Ich zarodniki są w zasadzie wszędzie i tylko czekają na sprzyjające warunki do rozwoju i rosną w formie, którą nazywamy pleśnią. Pleśń jest zła, nawet z musztardą. Więc proponuję jej nie konsumować i nie wdychać. Natomiast ta sama pleśń, której nie należy żreć na surowo, wykorzystywana jest m.in. do produkcji antybiotyków i serów pleśniowych. No, któż by nie znał penicyliny, która zrewolucjonizowała przemysł farmaceutyczny. Wynalazłby go niejaki Ernest Duchesne z Francji, ale zanim to zrobił umarł na gruźlicę, którą mógłby wyleczyć, gdyby wynalazł. Penicylinę. I dlatego zamiast dusznego Ernesta, świeć panie nad jego probówką, nagrody Nobla za wynalezienie penicyliny dostała trójka w składzie Ernst Boris Chain, Howard Walter Flory i Alexander Flamin. Ale to nie ten Flamin, który pisał o bądź. Zupełnie inny, z twarzy wcale niepodobny. Pewnie już chcecie wiedzieć o co chodzi z tą pleśnią w akwarium. Skąd się bierze i jak ją zwalczać. No dobra, starałem się to od siebie jak najbardziej oddalić, ale skoro chcecie konkretów, to będą dwa zdania i film się skończy. Trudno. Ale umiejętnie przedłużam, prawda? prawda? Otóż pleśń w 99% pojawia się na drewnie i korzeniach, które włożycie do akwarium. Można je solić, gotować, prażyć, wysłać na orbitę i poczekać aż wróci. Można poddać je egzorcyzmom, modłom i okadzaniu. I tak mamy prawie pewność, że pleśń, czyli nasze grzyby się pojawią. W postaci śluzowatej powierzchni tworząc plamy lub pleśń w formie ciągłej. Wygląda to jak białe gluty. Dlaczego pleśń się pojawia? Bo w każdym kawałku drewna są jej zarodniki. W połączeniu z wodą, czyli stuprocentową wilgotnością i na organicznej pożywce w drewnie, pleśń ma idealne warunki i musi wyleść. Pleśń może się pojawić nie tylko na drewnie. Wszystko, co jest organiczne, a na przykład resztki jedzenia takie są, również mogą spleśnić ale we w miarę przeciętnym akwarium pleśń pojawia się właśnie na drewnie. Czy jest szkodliwa dla naszych zwierząt? Sądzę, że nie, ale badań nie prowadziłem. Natomiast z pewnością pleśń w dużych ilościach całkowicie rozwala biologię akwarium. Pleśń potrafi się rozprzestrzeniać również na rośliny i podłoże, więc choć ryb bezpośrednio nie zabije, to pośrednio może się do tego przyczynić. Jak zwalczać pleśń? Tu sprawa jest dość prosta. Jeśli wystąpi na drewnie, to wystarczy po prostu nic nie robić. Po tygodniu dwóch powinna sama zniknąć. Częściowo zjedzona przez niektóre zwierzęta w naszym zbiorniku. Ale jak przypuszczam, tu pewności nie mam do końca. To co widzimy w akwarium to zakwit form przetrwalnikowych naszego grzyba, który do rozwoju potrzebuje tlenu, a forma przetrwalnikowa go nie potrzebuje, więc kiedy go nie dostanie na czas, po prostu pada. Ale mogę się w tym wypadku mylić. Natomiast z tych czy innych powodów pleśń sama zdycha i nie trzeba nic robić. Jeśli nie chcemy czekać, można kawałki drewna, korzenie wyjąć z akwarium i zetrzeć pleśń przy pomocy np. szczoteczki do zębów. Najlepiej, jeśli to nie jest wasza osobista szczoteczka. Ale nie wnikajmy w te sprawy. Po starciu pleśni, można drewno z powrotem włożyć do zbiornika. Jeśli mamy wyjątkowo zasyfiony zbiornik, nie czyścimy go, nie wyjmujemy martwych ryb i wrzucamy kilogramy karmy wszelakiej, to pleśń może się rozwijać bardzo szybko. Dla zdrowia naszych podopiecznych należy w takim wypadku najpierw spróbować powyciągać pleśń ręcznie. Przydaje się do tego klasyczna pipeta. Należy też wzruszyć żwir, ponieważ grzybnia bardzo często pojawia się pod nim. Po tych czynnościach należy podmienić 50% wody. Wszystkie rośliny powinny być wyjęte i wykąpane w nadmanganianie potasu. Powinno się zapewnić naszemu akwarium bardzo dobrą filtrację, bo grzyb najlepiej rozprzestrzenia się w stojącej wodzie. Rośliny można posadzić, kiedy przekonacie się, że już nie ma na nich pleśni. Przez 10-12 dni należy stosować co dwa dni podmianę wody w ilości 25%. Oczywiście takie cuda robimy przy hardkorowym zakwicie grzyba, to zdarza się tylko w starym. Zasyfionych i zaniedbanych zbiornikach. No i na koniec można zastosować chemię. Ta chemia to preparaty grzybobójcze. Ale obiecałem tylko naturalne metody to są naturalne. Nadmanganian był chemią, ale nie akwarystyczną, więc jakoś się przemycił. No i to by było tyle. Jeśli już wyoglądaliście wszystko co było do wyoglądania to zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem, jeśli chcecie dopisać się do listy sponsorów i uzyskać bonusy o których już krążą legendy, nie, nie krążą, ale może kiedyś będą. W każdym razie w celu uzyskania bonusów i z chęci wsparcia biednego youtubera wduźcie klawisz wesprzyj i wspomóżcie działalność kanału. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zapraszam do jego subskrybowania. To nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapicie żadnego z filmów Mozarta. No i teraz to już całkowity koniec, więc pożegnam się ponownie w sposób tendencyjny. Dobranoc.